Żeby nie wyglądać jak galareta, niezbędny będzie trening siłowy. Efekty, które można wypracować przez 30 dni, zaledwie 30 dni. Duży brzuch, jeżeli nam przeszkadza, odchudzanie, czas zacząć. Odchudzanie, a raczej mądrą redukcję sprowadzającą się do tego, żeby spalać tłuszcz, a nie mięśnie, czyli żeby po prostu wyglądać lepiej. I ani to jabłko, ani centymetr krawiecki dzisiaj mi się nie przydadzą. Natomiast dzisiaj omówimy sobie plan, założenia, co robić, a będziecie musieli robić po prostu jedną rzecz, żeby przez 30 dni następnych znacznie poprawić wygląd swojej sylwetki. Zacznijmy. Hej, z tej strony Michał Kanclerz, wasz trener z internetu i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym wyzwaniem redukcyjnym. Szlifowanie formy przed wakacjami. Po świetnym odbiorze poprzedniego wyzwania, styczeń, luty, odchudzanie z trochę większej wagi w moim przypadku, więc ja nie będę teraz takim obiektem eksperymentalnym, a raczej skupimy się na was. Dziesiątki przemian na grupie świadczy o tym, że czerpaliście garściami z poprzedniego projektu, a tymczasem skupmy się na spalaniu tkanki tłuszczowej, bo właśnie to da największy efekt wizualny, jeżeli chodzi o naszą sylwetkę. Rozbudowywanie masy mięśniowej jest czas chłonne, natomiast to spalanie tkanki tłuszczowej wyeksponuje już posiadaną masę mięśniową. Nawet jeżeli jest ona niewielka, to i tak efekt będzie bardzo duży. Duży brzuch, jeżeli nam przeszkadza, no to spalenie jego poprawi nam zdrowie, poprawi nam wygląd, a to bezpośrednio przełoży się na samopoczucie. Natomiast jeżeli w tym momencie macie umiarkowany poziom tkanki tłuszczowej lub niski poziom tkanki tłuszczowej i tak jak ja chcecie swoją formę też wyraźnie poprawić, to też wyzwanie jest dla was. Więc spalamy brzuch, odsłaniamy mięśnie, utrzymujemy masę mięśniową i do tego wszystkiego będziemy potrzebować konkretnego planu. Tak jak to było w styczniu, pojawi się tabelka na grupie, która będzie zawierała najważniejsze wytyczne dotyczące tego, co będziemy robić. To będzie parę płaszczyzn, które trzeba będzie opanować i udowodnić samemu sobie, że odchudzanie nie jest takie trudne, nie jest takie skomplikowane, a efekty, które można wypracować przez 30 dni, zaledwie 30 dni, ale podchodząc sensownie do sprawy, będą naprawdę zdumiewające. Przypominam, że stale i niezmiennie cały mój program żywieniowo-treningowy znajduje się w mojej książce w wersji papierowej, jak i cyfrowej dostępnej na mojej stronie, gdzie też omawiam krok po kroku, jak sylwetki chudej, chudotłustej, takiej z nadmiarem tkanki tłuszczowej przejść do sylwetki, która nam się podoba, a my tymczasem przejdziemy do analizy tabelki, którą dla was przygotowałem. Na pierwszy ogień wysuwa się ilość kalorii. Dlaczego jest to tak istotne? Bo to jest absolutny fundament, nadrzędna rzecz, która będzie decydowała o tym, czy wagę utracimy, czy waga na przykład będzie stała w miejscu. Musimy jeść mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Różnego rodzaju diety prowadzą nas do tego wspólnego punktu. Deficyt kaloryczny, czyli mniej kalorii niż wymaga nasze ciało. Związane jest to z tym, że ewolucyjnie nasze ciało uwarunkowane jest do tego, żeby przetrwać. Czyli nadmiarowa tkanka tłuszczowa to nie jest nic innego jak zmagazynowana energia na później. Czyli nasze ciało zawsze może sobie skorzystać w przypadku nieposiadania energii na realizowanie na przykład funkcji życiowych z tej zgromadzonej uprzednio energii, kiedy jedliśmy więcej. Jeżeli jedliśmy więcej, zyskiwaliśmy tkankę tłuszczową, byliśmy nagradzani dobrym samopoczuciem, bo jak się je coś wysokokalorycznego, to zazwyczaj jest to smaczne. Trochę inaczej działa to w przypadku, kiedy mamy niski poziom tkanki tłuszczowej i chcielibyśmy się dalej odchudzać, no to niestety będziemy rozdrażnieni, będziemy niekiedy głodni, ale kiedy wcześniej jadło się więcej, to trzeba przez pewien okres, co będzie ważne właśnie, ubierzemy to sobie w ramy czasowe, trzeba będzie jeść mniej. Ile dokładnie? Tyle, ile wynosi nasze zapotrzebowanie uszczuplone o pewną ilość. Jeżeli mamy duży nadmiar tkanki tłuszczowej, praktycznie bez konsekwencji możemy ucinać kalorie. Jeść 1000 kilokalorii mniej niż wynosi nasze dzienne zapotrzebowanie, żeby szybko notować efekty, nie będziemy czuć nadmiaru głodu, raczej psychologicznie będziemy tęsknić za na przykład dużą częścią produktów, które nam smakowały. Jeżeli mamy umiarkowany poziom tkanki tłuszczowej, 500 kilokalorii mniej niż wynosi nasze dzienne zapotrzebowanie, to będzie droga do solidnych, stabilnych efektów, bez wyłamywania się w trakcie diety. Natomiast jeżeli na przykład macie cel podobny do mnie, żeby szlifować swoją sylwetkę, wyciągnąć żyły na bicepsie, odsłonić dolny rejon mięśni brzucha, czyli tak naprawdę finał redukcji, no to jeszcze mniejszy deficyt będzie wskazany, czyli jemy mniej w każdym z tych przypadków, tylko więcej kalorii uszczuplimy z naszej diety, kiedy jesteśmy na początku drogi, mniej kalorii uszczuplimy z naszej diety, kiedy jesteśmy w trakcie i najmniej uszczuplimy, kiedy chcemy szlifować naszą sylwetkę, jednak zawsze jemy mniej niż wynosi nasze dzienne zapotrzebowanie, żeby wagę tracić, a tym samym tkankę tłuszczową, a nie mięśnie i tutaj kłania się punkt drugi. Musimy jeść więcej białka i warzyw, czyli nasze mięśnie będą odżywione, nasze mięśnie będą się regenerowały, będziemy osobami zdrowymi, a punkt drugi, żeby wytrzymać w diecie, 30% zaplanowanej puli kalorii trzeba
To nie jest tak, że wskazane byłoby to, trzeba po prostu przeznaczyć na coś, co lubimy, żeby w tej diecie wytrwać. Dieta, żeby utrzymać się w jej założeniach, nie może być jakimś rygorem. 30% kilokalorii na to, co lubimy, chipsy, nie wiem, może piwo, może jakieś inne rzeczy przychodzą Wam teraz do głowy, niech się znajdą codziennie, po to, żeby nie wyłamywać się z pierwszego podstawowego założenia w dni na przykład takie jak weekend. Czyli codziennie przemyślamy sobie coś, co lubimy, żeby w ilości kalorii się trzymać. I 2 gramy na kilogram docelowej masy ciała białka, jako punkt drugi naszej tabelki, powinny się znaleźć, więc notujemy to, ile tego białka spożywamy, że to jest makroskładnik o tyle istotny, że pozwoli nam na wyższe uczucie sytości. Mięso, jaja, ryby, ser, odżywka białkowa, tofu i tak dalej, to są produkty, które nas odżywią i będą zmniejszały szanse na podjadanie poprzez to, że dostarczymy ważnych składników odżywczych. Ale właśnie potrzebny jest też nam aspekt nie około dietetyczny, a ten związany z tym, jak nasze ciało będzie się kształtowało, jeżeli chodzi o kompozycję. Żeby nie wyglądać jak galareta, niezbędny będzie trening siłowy. I tutaj apelowałbym o to, żeby ćwiczyć całe ciało. Pierwsza ważna sprawa. Druga, żeby ćwiczyć regularnie, a trzecia to, żeby nie ćwiczyć zbyt często, żeby się do tego nie zniechęcić. 3 treningi siłowe, 3 treningi oporowe będą wystarczające, czy zrobimy je w domu, czy zrobimy je na siłowni. Chodzi o to, żeby były stymulujące. Każda seria powinna być dla nas ciężka, więc szukamy takich wariantów ćwiczeń, które przy maksymalnie 15 powtórzeniach będą dla nas na tyle trudne, żebyśmy nie mieli siły kontynuować pracy. Dodatkowo trening aerobowy, czyli 4 punkt naszej tabelki. O ile trening siłowy, dbamy o to, żeby był 3 razy w tygodniu, niezależnie od tego, jaki system treningowy wybierzemy, to po prostu musimy regularnie stymulować nasze mięśnie, żeby zostały. To jest główny czynnik, żeby nie tracić mięśni na redukcji. Trening regularny, to trening aerobowy pozwoli nam wydatkować większą ilość energii. Tutaj ja chciałbym Was zobowiązać do tego, żeby średnio robić 5000 kroków dziennie. To wydaje się mało, może i tak, ale potraktujmy to poważnie, żeby było minimum tyle. Może to być równie dobrze inna ulubiona aktywność aerobowa, jednak taki plan minimum to średnio 5000 kroków dziennie. Czy zrobimy 15000 kroków w poniedziałek, a potem 2 dni nie będziemy się ruszać? Okej, Wasza sprawa. Natomiast właśnie trzymajmy się tej średniej, wpisując w 4 punkcie programu, ile zrobiliśmy kroków, podsumowując średnią, żeby właśnie się trzymać minimum tej puli. Robiąc więcej, nie dojadamy kalorii, traktujemy to wyłącznie jako bonus, czyli więcej spaliłem, szybciej dotrę do moich efektów, jeżeli moim celem jest spalanie tkanki tłuszczowej. I tak to będzie wyglądało. Pozostaje Wam rzetelnie przepracować 30 dni zgodnie z tymi założeniami, wtedy efekty będą murowane. Wtedy będzie świetny fundament do tego, żeby ewentualnie zrobić coś więcej, jeżeli jeszcze nie będziecie usatysfakcjonowani. Natomiast właśnie ten horyzont czasowy będzie niezbędny do tego, żebyście wiedzieli, skąd zmierzacie, dokąd zmierzacie, ile trwa ta redukcja, bo dużo łatwiej jest na oparach właśnie pomimo niewygód, pomimo ewentualnego głodu, trzymać ten 4 tydzień, ostatni na przykład tej redukcji, za którą zaraz będzie planowana przerwa, niż właśnie odchudzać się rok, latami, robić redukcję, która jest wieczna, która nie wiadomo kiedy się zaczęła, nie wiadomo kiedy się skończy, bo wtedy nie mamy wcale motywacji do tego, żeby być może akurat dzisiaj nie zjeść całej pizzy, tylko zjeść sobie 2 kawałki zgodnie z założeniami diety elastycznej. Więc widzimy się na grupie, widzimy się u mnie na Instagramie, gdzie codziennie od dzisiaj będą się pojawiały posty rozwiewające masę wątpliwości na temat tego, jak robić sensownie redukcję. Widzimy się na koniec czerwca z prezentacją formy, prezentacją sylwetek. Wpadajcie na grupę Trener TV Team na Facebooku. Widzimy się w kolejnym materiale. Do dzieła!